No to zaczynamy subiektywny przegląd wydarzeń ostatnich dni według Vroom TV. Czas na 5 na 5. 5 przegranych kontra 5 zwycięzców. Na początek przegrani. Miejsce 5. Śnieżyca w Pirenejach. Silny wiatr, obfite opady śniegu zmusiły organizatorów do przeniesienia 3. rundy G-Series na inny termin. Decyzję zresztą zaleciła też andorska obrona cywilna i zarząd antykryzysowy. Jest zima, musi być zimno. W końcu to seria wyścigów na lodzie. Na miejscu 4. Olivier Panis. Zaledwie jednym punktem przegrał w Trophy Andros, a miało być tak pięknie. Wygrane obydwie serie kwalifikacji i rozpoczęcie superfinału Elite z pole position. No cóż, w finale sam został na lodzie. Miejsce 3. zespół Force India, a właściwie 19-letni Siergiej Sirotkin, który miał zostać kierowcą rezerwowym teamu. Przez niego Force India opuściło pierwsze testy zimowe w Jerez. Powód? Brak pieniędzy od sponsorów Siergieja, który chyba trochę spóźnił się z przelewem. Miejsce 2. Vitaly Pietrow, który w zeszłym roku nie odnotował zbyt dużych sukcesów na swoim koncie. Wyniki spoza pierwszej dziesiątki, brak punktów w sezonie 2014 i zabrakło dla niego miejsca w 8-osobowej kadrze kierowców Mercedesa w DTM 2015. A jednak pieniądze to nie wszystko. I na miejscu 1. promotorzy serii WRC. Ich postawa negatywnie zaskoczyła nie tylko polskich fanów, ale i kibiców na całym świecie. Unikanie pokazywania Roberta, Maćka w oficjalnych przekazach pomimo wygranych odcinków na koncie gorąco odbiło się echem w sieci. No cóż, za 2 tygodnie rajd Szwecji i zobaczymy, czy zapoczątkowana w internecie akcja We Want Kubica i setki komentarzy na oficjalnym profilu WRC na Facebooku cokolwiek zmienią. Oczywiście zakładając, że sukcesy załogi będą podobne i jak nie większe. Czas na największych wygranych minionego weekendu. Na miejscu 5. kibice, ale też zespoły Formuły 1. Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari, Sauber czy Red Bull zaprezentowały bolidy, którymi będą się ścigać w sezonie 2015. Nie wszystko pokazał czerwony byk. Albo ja mam jakieś kłopoty ze wzrokiem, bo nie wszystko widać w tym samochodzie. Miejsce 4. i pozostajemy w strefie wpływów Formuły 1. W naszym zestawieniu pojawia się Kimi Raikkonen, kierowca Ferrari, ale nie ze względu na sukcesy sportowe, ale za to, co wydarzyło się w jego życiu prywatnym. Na świecie pojawił się jego pierwszy syn, Robin. Jest już w domu, a Kimi jest najszczęśliwszym człowiekiem świata, co widać po wyrazie jego twarzy. Była prezentacja bolidów F1, a na miejscu 3. supermaszyny MotoGP. Dwa najmocniejsze zespoły w stawce zaprezentowały swoje maszyny na nadchodzący sezon. Yamaha YZR M1 zachowała swój ubiegłoroczny schemat kolorów, tak samo jak Honda RC213V. Pierwsze testy nowych motocykli już 4 lutego. Miejsce 2. największych wygranych minionych dni to Tadeusz Błażusiak. Wygrał kolejną 3. z rzędu rundę Mistrzostw Świata Super Enduro. W Finlandii był 2., 3. i 1. w poszczególnych wyścigach i prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Przed nim jeszcze 3 rundy, najbliższa w Meksyku. No i jeszcze miejsce 1. największych wygranych minionych dni, szefostwo Toyoty. Zdecydowali się oni na powrót marki do rywalizacji w WRC. Od 2017 roku pojawią się na trasach Monte Carlo, rajdu Polski czy rajdu Meksyku, a ścigać się będą przygotowaną od podstaw w centrum technicznym TMG w Kolonii Toyotą Yaris. Aż łezka się wokół kręci, teraz tylko czekamy na powrót do rajdów Subaru oraz Mitsubishi.